3, 2, 1. Azjata. No i witajcie na kolejnej zasiadce. Nie zdążyłem nawet nic dla was nagrać, bo po prostu rozkładałem cały czas sprzęt. Wyrzuciłem wędki, zanęciłem i od razu pierwsza ryba zameldowała się na macie. Piękny amurek, zobaczcie. Nie jest za duży, myślę, nie wiem, z 8 kg może, 10. Smakosz kulki D21 z Fantazy Baits na Waftersa. Także zasiadka zaczyna się super. Łowię dosłownie od 5 minut, a już mam pierwszą rybę. Także rozpoczęcie eleganckie. Też nic, nie będziemy amura męczyć. Zrobię sobie tylko parę zdjęć i go wypuszczamy, spróbujemy złapać kolejną. Zobaczcie, 5 minut wędki w wodzie i już jest piękna ryba, także do zobaczenia przy następnej rybie. Pięknej kondycji, wrócił do wody. Trochę poszalał tutaj przy zdjęciach, ale tak jak widzieliście, odpłynął w świetnej kondycji, także łowimy dalej. Fałkowa. Na nowym iPhone'ie. Zeszłego roku. udało się złapać drugą rybkę. Na tą samą wędkę mówię, wezmę się za rozkładanie biwaku, bo po tamtej pierwszej rybie sobie donęciłem 4 rakiety. Mówię, wezmę się za biwak. Dosłownie chwyciłem namiot w ręce i piękne branie, piękny odjazd. I melduje się taki grubasek, zobaczcie. No myślę, z 10 kg może mieć. Fajny, zobaczcie jaki gruby, obżarty. Także fajnie, druga ryba w ciągu, nie wiem, pół godziny może. Także można się tylko cieszyć. Przepięknie zasiadka się rozpoczyna. Fajna pogoda, lekki wiaterek. Ryby biorą. Cóż więcej chcieć. Także nic, standardowo kilka fotek i wypuszczamy tego gzuba. No i słuchajcie, 2 ryby pod rząd, dublecik można powiedzieć. Pierwszą rybę już ważyłem, 19 kg. Położyłem ją tutaj do worka, a w trakcie ważenia piękne branie na kolejnej wędce. I tutaj w podbieraku czeka kolejny, troszeczkę mniejszy, ale ten już jest bardzo ładny, 19 kg. Także wam powiem, że zasiadka super. Łowię dopiero 2 godziny, a już mam 4 piękne ryby złapane, także masakra. Bardzo fajnie. Dublecik to już jest fajna sprawa. I później się dziwicie, że mam 2 czy 3 podbieraki rozłożone właśnie po to, że w takim momencie jest on potrzebny. Także nic, biorę się za ryby, zaraz wam pokażę. Wiecie co, zanim wam pokażę te ryby, to sobie na szybko jeszcze donęcę łowisko. Wszystkie 3 wędki mam poza wodą, ale skoro rybki tak fajnie współpracują, to warto przed wrzuceniem wędek zestawów do wody wrzucić parę rakiet po prostu, żeby ryba nie poszła na inne stanowisko do sąsiadów, także żeby została, jak już tak pięknie żerują. Także parę rakiet poleci i zaraz wam pokażę te piękne ryby. No już wam pokazuję tą piękną rybę. Równiutkie 19 kg. Przepiękna ryba. Zobaczcie tego kloca. Smakosz kulek D21. No pokaż się ładnie. No nie chce współpracować. Zobaczcie jaki kaban. 19 kg. Przepiękna ryba. Łowię 2 godziny. Jest to moja trzecia ryba. 4. już czeka w podbieraku, bo miałem podwójne branie. Piękna sprawa. Pokażę wam z drugiej strony tego tuścioszka. No bądź grzeczny, zaraz cię wypuszczę. Zobaczcie, 19 kg. Piękny karp, zobaczcie jaki tłusty. Zbliża się jesień, także rybki już chyba czują, że idzie zima. Trzeba dużo jeść, bo dzisiaj nęcenie naprawdę jest spore, a rybki świetnie współpracują. Tak jak mówiłem, przed sesją zdjęciową wrzuciłem parę rakiet, żeby ryby nie odeszły na inne stanowisko. Także idę go wypuścić i zaraz wam pokażę tą 4. rybę. Też przepiękny karp, ale troszeczkę mniejszy. Też piękny karp, też grubasek, ale dużo mniejszych rozmiarów. Ale jak najbardziej widać, że zbierają już na jesień. Zobaczcie, brzuch napięty, pełen pewnie jedzenia. Ten ma, myślę, nie wiem, z 8 kg, może 9. Nie ma to większego znaczenia. Bardzo fajnie rybki współpracują. 2 godziny łowię, a 4 ryby złapane. Na ten moment nie mam żadnej wędki w wodzie. Doręciłem sobie tylko przed sesją, żeby ryba nie odeszła w inne stanowisko. Uff, mega fajnie. Zobaczcie, przepiękny. Mówię, nie jest za duży, ale zobaczcie jaki grubasek. Ten się połakomił na kuleczkę orzechową. 18 mm na 1 tonącą. Na moim ulubionym przyponie kombi Blowback Rig. Co chcieć więcej. Zwrócimy mu wolność i trzeba wyrzucić wędki, wyrzucić zestawy do wody, bo jak są na brzegu, to już nic więcej się nie złapie, nie? Także fajnie, jestem troszeczkę zmęczony, nawet nie mam nic rozstawione. Zaraz wam pokażę jaki jest bałagan na stanowisku. Namiot zacząłem rozkładać, wszystkie torby są wywalone z samochodu, że tak powiem, i... ale o to chodzi, rybki współpracują. Dobra, nie gadam już tyle, widzimy się w dalszej części filmu. No i teraz wam pokażę, jeśli myślicie, że to na filmach wszystko tak ładnie wygląda, porządek na stanowisku, zobaczcie. Zacząłem rozkładać namiot, w sumie tylko go rozłożyłem, nie jest nawet przypięty śledziami, nie jest naciągnięty kompletnie nic. Tutaj zobaczcie, wszystkie torby, luźno, przynęty, zanęty, zobaczcie, wiaderka po całym stanowisku. Bajzer jak nic, ale rybki współpracują i to się liczy. Także dobra, idę wyrzucić te zestawy do wody. Trzeba w końcu jeszcze coś złapać, nie? 4 rybki już są na koncie. Kurczę, słoneczko świeci. Fajna pogoda. Chyba ryby odczuły te zimne poranki, wiecie? No bo teraz, jak rano jechałem do pracy, to nawet 3-4 stopnie było. Także ryba moim zdaniem odczuła, że idzie zima, trzeba jeść, dlatego tak fajnie współpracują. Także dobra, ja wyrzucam wędki, później wam pokażę przypony. Ale jak oglądaliście moje inne filmy, to na pewno wiecie, jakich przyponów używam. Ale później wam przypomnę, jak one są skuteczne. Do później. Podwójne branie. Łaj, spina, ale mamy drugie. No i tak widzieliście, podwójne branie było. Pierwszą rybę już miałem bardzo blisko podbieraka i było drugie branie w tym momencie i wam powiem, że trochę sobie zlekceważyłem, dałem luzu i po prostu rybka się spięła, ale tą drugą udało się wyciągnąć. Tamta była na pewno większa niż tą, co udało mi się wyholować. No ale cóż, nieraz spinka to rzecz normalna. Ten ma może z 5-6 kg, zobaczcie, bardzo ładny karp. Ten pierwszy, co była spina, połakomił się na D21, ten na kulkę orzechową. W sumie na te dwa smaki tylko łowię dzisiaj. To się fajnie sprawdza. No, także dublecik prawie zaliczony, bo pierwsza spadła, ale tym się nie ma co przejmować. Także idę wypuścić rybkę i spróbujemy złapać jeszcze coś. Oczywiście ryby zaczęły brać, jak zacząłem sobie rozparać grilla. Także to już taki standardzik jest, że jak bierzesz się, człowiek chce coś zjeść, to w tym momencie akurat ryby żerują. No ale o to w tym wszystkim chodzi. Dobra, nie męczę już ryby, zrobię sobie tylko 2-3 zdjęcia i ją wypuszczam. No jest kolejna ryba, szósta chyba na tej zasiadce. Tym razem piękny karp pełnołuski. Nie za duży, ale bardzo ładny. Taki myślę, nie wiem, z 5 kg może 6. O, jeszcze raz. Proszę, taka sztuka, smakosz kuleczki D21 na waftersa, piąta ryba na waftersa D21, jedna ryba na orzecha, także D21, tak jak mówiłem prędzej, na tej zasiadce rządzi. Dobra, ostatni raz, proszę bardzo, taka piękna rybka. Nic dodać, nic ująć, także wyrzucam dalej wędkę i spróbujemy jeszcze coś złapać. Rybka w świętej kondycji wróciła do wody, także lecimy dalej. Nie widziałem z kim, ale widziałem, że pływałeś. Ona chciała płynąć łódką, tam popłyniemy, jedzie. I to ta lewa. No i dopiero podnosi, jedzie. No i słuchajcie, zdążyłem wypuścić rybę. I kolejne branie, zobaczcie, nawet wędki nie wyrzuciłem. Jedna wędka jest w wodzie. Zobaczymy, co tym razem. Ósme branie już dzisiaj. Od godziny 13 jest 19. Także rybki biorą świetnie. Polowanie wędką do dołu to jest mega patent, żeby się żyłki nie poplątały, bo ryba mi poszła mocno w prawo, już mi zabierała prawą wędkę, a wystarczyło opuścić kij do wody i odzyskać kontrolę. Ciekawe, czy będzie fajna ryba. Jest! 7. czy 8. ryba. Elegancko, ale ładny, co? No nic, przenosimy na matę i zobaczymy, co udało się złapać. Nie zdążyłem nawet wyrzucić tamtej wędki i branie na lewej. I zobaczcie, jaką piękną rybę udało się złapać. Zważyłem ją przed chwilą, 15 kg, ale waga w tym przypadku nie ma większego znaczenia, bo zobaczcie, jaka piękna ryba. O, zobaczcie, piękny lampas. Zobaczcie te łuski. Przepiękna ryba, mega długa, równiutkie 15 kg. Smakosz kuleczki orzechowej z Fantazy Baits. Zobaczcie, przepiękna rybka. Robi już się powoli ciemno i zimno. Jestem w krótkim rękawku, ale już czuć, że temperatura spada. Także nic, parę zdjęć jeszcze zrobię i wypuszczamy tą piękną rybę. Zobaczcie, no przepiękna. Pokażę wam jeszcze z drugiej strony. Ale mi dałeś! Zobaczcie. Przepiękna ryba. Przepiękny lampas. Dostałem wodą, jakbym życiówkę pobił, ale... Jest super. Dobra. Wypuszczamy. Trzeba wyrzucić wędki, donęcić i czekać na następne. No i 22 godzina wybiła. 8 rybek dzisiaj od godziny 13 złapanych. Przepiękne ryby. Ostatni był ten lampas 15 kg. Także mega zasiadka, mega początek zasiadki w sumie. Cała noc przede mną, jeszcze jutro. Także 8 ryb to myślę, że to jest bardzo dużo jak na jedną dobę. Także fajnie rybki współpracują. A ja już się kładę teraz do spania. I widzimy się oczywiście przy rybie w nocy, jeśli będzie. A jak nie, to rano oczywiście przy kawce, tutaj się nic nie zmienia. Dzień na rybek zaczynamy od przepysznej kawusi. Także do zobaczenia później.